Patryk uważa, pilnie patrzy, śledzi. Telefon. Patryk tak romansuje z dziewczyną pewnie. Co? Nieskończona robota się odbywa. Dzisiaj wymówki kończą. A więc tak. Jak wygląda jakby procedura przepinania się przez punkt pośredni w wychodzeniu? Podchodzimy sobie do punktu pośredniego, czy mówiąc wprost, do punktu mocowania przepinki. Pamiętać należy o tym, żeby planiety nie dobijać do węzła, bo później możecie mieć problem z wypięciem tego przyrządu. Parę centymetrów musimy tą planietkę przed węzłem zatrzymać. Następnie, żeby być w zgodzie z zasadą dwóch punktów spięcia, zanim przepnę którykolwiek z tych przyrządów na kolejny odcinek liny, który nie idzie w górę, to muszę wpiąć się lążą, prawda, żeby cały czas mieć dwa punkty spięcia. No więc w waszym przypadku, jak macie tylko dwie ląże, szanta można sobie gdzieś dopiąć na dodatkowym karabinku, żeby wam nie przeszkadzał i mieć go przy uprzęży. I luźną lążą, na której już nie ma szanta, wpinamy się do punktu. Jak już jestem wpięty do punktu, to przepinam na kolejną linę Krolla. To jest 99,9% przypadków. Chyba że ktoś trochę spieprzy poręczowanie i zostawi za mały luz tutaj. Nie będzie takiego luzu, tylko taki, no to tutaj ciężko tego Krolla mi było wpiąć jako pierwszego. No to wtedy niestety pierwsza idzie planeta, naciągamy linę, aż nam starczy do Krolla. Ale to jest rzadki przypadek. No jeżeli na linie będzie zostawało tylko tyle luzu, to prawdopodobnie też ciężko będzie zjechać, prawda? Bo nie wypniemy rolki i nie zablokujemy. No ale to są rzadkie przypadki pod tytułem, jak jest źle, że tak powiem, poprowadzone poręczowanie. W większości przypadków pierwszy przyrząd, który przepinamy, czyli tak samo jak na dole wpinaliśmy się do liny, to jest Krolla. Czyli znowu staję w strzemiączku, wpinam jedną linę, wpinam Krolla do liny, która idzie mi wyżej. I teraz planietka. Cały czas mam dwa punkty wpięcia zapewnione przez wpiętą lążę do punktu. No i słuchajcie, zanim wypnę się lążą, trzeba zrobić ze trzy ruchy do góry na przyrządach, żeby się przekonać, że to wszystko działa tak, jak ma działać. Ląża mi się luzuje, więc mogę wyciąć się lążą. Oczywiście, jeżeli ktoś idzie za mną, to komenda wolna. Idę sobie do góry. Jak to wygląda w zjeździe? Muszę się przepiąć do zjazdu, czyli to, co już potraficie. Ja się tu w inny sposób przepinam. Będziecie robić, że tak powiem, tą metodą
którą znacie, bo to jest druga metoda, którą poznamy pewnie jutro. Ona się przydaje przy autoratownictwie, które zajęcia są w późniejszej fazie kursu. Ja tu jak widzicie najpierw piłem rolkę, a teraz dopiero wepnę szanta, ale wy się przepinajcie po staremu, czyli najpierw szant, później rolka. Dobra, czyli jestem, słuchajcie, pięty do zjazdu. Oczywiście do tej wolnej ląży, którą używaliśmy przy podchodzeniu, czyli ta lewa ląża do wpinania się do punktu. Musimy oczywiście dopiąć szanta. A z ląży, przy której mamy planietę, wypiąć planietę. Teraz ta planieta specjalnie nam się nie przyda, a ląża będzie nam potrzebna. I to jest właśnie według mnie fele posiadania dwóch ląży, bo jak mam trzy, to nie muszę się bawić w tego typu rzeczy, że gdzieś tego szanta wypinam, bo cały czas mam jedną lążę wolną, prawda? I do punktu zawsze się dopinam tą wolną lążą, jakby z tych ląży dwuramiennej, nie? Przy jednym ramieniu cały czas szant, druga wolna, nie trzeba się bawić w przepinanki. Słuchajcie, jedziemy. I teraz ważna rzecz. Musimy się zatrzymać na zablokowanym szancie mniej więcej w takim momencie, kiedy naszym punktem centralnym od uprzęży jesteśmy na wysokości circa about tego węzła. Jeszcze jestem za wysoko. Zobaczcie, mniej więcej punkt centralny na wysokości węzła precyzyjnie zatrzymuje się w tym miejscu na szancie, nie? Dlatego też pokazałem, jak się precyzyjnie na tym szancie zatrzymać, że trzeba podciągnąć lążę do góry aż na pełną długość. Chwytamy szanta, czy też linę pod szantem tutaj. Jeszcze parę centymetrów wypuszczamy linę z rolki. Jestem zablokowany na wysokości mniej więcej węzła. Następnie dopinam się lążą do karabinka tutaj. No i mogę przepiąć rolkę. Pamiętajcie tylko, że jak wpinacie linę do rolki, żeby nie zrobić tego przez tą pętlę. Bo jeżeli ja teraz tak to zrobię, to dojadę co najwyżej do tego miejsca. W pewnym momencie jakbym tak się wpiął, zawisnę tu w tej pętli. Więc tą pętlę w ogóle trzeba gdzieś dać na bok, żebyśmy przez tą pętlę się czasami nie przepięli. I jak mamy prostą drogę do wpięcia, dopiero sobie wpinamy linę do rolki. Rolkę pod sam węzeł. Teraz zapytacie, że nie będzie miejsca dla szanta, ale to powiem dlaczego pod sam węzeł. No dlatego, że po zluzowaniu szanta, żeby mój ciężar od razu rolka przejęła, a nie żebym ja zawisnął na tej ląży, prawda? Tylko chodzi o to, żeby później z tą lążą nie mocować, nie? Tylko żeby od razu zawisnąć na rolce, później dopiąć szanta i tu luźną lążę po prostu sobie wypinamy. I teraz mam zablokowany przyrząd zjazdowy, no to sobie luzuję szanta. Luzuję szanta. Jak zrobić miejsce na szanta? No bardzo prosto. Chwytamy rolkę w ten sposób, jedną czy dwoma rękami. Odchylamy i trochę tego miejsca jeszcze tutaj sobie wygenerujemy. Akurat tyle, żeby nam się szant zmieścił. Także nie bójcie się wpinać tej rolki do liny zaraz tuż pod węzłem. Tak, żeby szanta ma wpiętego, to mi nie przeszkadza. Lążą się odpinam i generalnie mamy już komfort, bo jestem przepięty na kolejny odcinek do zjazdu, wolna do góry i jadę, nie? Jadę.
Jeszcze jedna sprawa. Dopuszczalne jest, żeby... Ja bym wam sugerował, żebyście na razie do punktu się wpinali. Aczkolwiek dopuszczalne jest w niektórych sytuacjach, żeby sobie poprawić komfort, dopinanie się lążą w trakcie zjazdu do tego ucha przepinki. Bo wtedy po pierwsze nie mamy ryzyka, że jak rolkę za nisko wepniemy i zluzujemy szanta, to nie zawisnę na rolce, tylko na ląży napiętej. Po drugie są takie sytuacje, gdzie punkt mocowania przepinki jest gdzieś wysoko i owszem przy montowaniu tej przepinki jesteśmy w stanie wpiąć tam linę, ale nie ma potrzeby dopinania się tam lążą, bo jeżeli ja ten punkt mocowania pośredni miałbym gdzieś tam za sobą, za plecami, ja są takie miejsca w jaskiniach tatrzańskich, że jestem w stanie tu przepinkę założyć i leci mi lina tak, takim łukiem do przepinki. To bez sensu z tą lążą walczyć, żeby tam koniecznie się dopiąć do tego punktu, do karabinka. Wystarczy, że tą lążę wepniemy w ten łuk, prawda? Tworzący ten łuk liny między jednym punktem pośrednim a drugim. I później cały jakby kolejność przepinania taka sama, czyli jakby przepinamy rolkę, blokujemy, usujemy szanta, zawisamy na rolce, przepinamy szanta, lążę wypinamy z tego wyżnego odcinka. Tak to wygląda. Jeżeli trzeba powtórzyć, to mogę jeszcze raz powtórzyć. Jak nie, no to do boju.